Trzeci odcinek Falcon and the Winter Soldier za nami i tu dostaliśmy najważniejszy reveal całego sezonu. Dostaliśmy tańczącego Zemo. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że tańczący Zemo ma swoją wersję reżyserską, więc ja mówię Restore De zimo Cat. Ale tańczący Zemo jest dopiero w połowie odcinka, więc chodźcie, opowiemy o każdym elemencie, o easter eggach, o teoriach, kto jest kim i co nas czeka w kolejnych odcinkach. W tym odcinku zaczynamy od właściwie zderzenia. Stare ekipy, starego kapa znowu. Nie ma tu żadnych ujęć starego kapitana, ale widzimy jaką akcję przeprowadza nowy kapitan, czyli US agent nas e, John Walker, w jaki sposób wy wbija do miasta, mówi, że nie dajmy im miejsca na oddech, nawet jest bardzo brutalny, ma moment, w którym puszczają mu nerwy. Do you know ale to jest istotne, ponieważ tutaj mamy kolejny element, że to jest facet, który nie do końca panuje nad swoimi emocjami. A po drugie, zauważcie, że on używa argumentu, czy ty wiesz, kim ja jestem? Czyli nie, popatrz, jestem próbuję zdobyć szacunek przez swoje działania, tylko zasługuję na szacunek, ponieważ mam ten piękny strój. Inna sprawa, że ten strój coraz bliżej jest do faktycznego stroju US Agenta z e, komiksów. Inna sprawa, US Agent nie zna niemieckiego, nie zna, nie wiem jakich innych języków, ale jest monolingualny. Co jest dziwne jak na żołnierza jakiejś tam specjalnej jednostki, który ma tyle krzyży i tak dalej, bo z tego wynika, że on te krzyże pewnie dostał za napierdzielanie wybuchy, a nie za jakąś faktyczną e, akcję, bo z drugiej strony Kapitan znał języki inne, znał inne języki, baki, baki, przecież mówi chyba po węgiersku, nawet w zimowym żołnierzu, i mówi, e, wieś, jakimś innym języku. Po arabsku e, gada, e, gada Falcon, więc to jest fajne odróżnienie, że nasi bohaterowie zyskują szacunek przez swoje działania i próbują otworzyć się na świat, a US agent jest zamknięty. Mów do mnie po amerykańsku i tylko tyle. Odnośnie USA Genta, czyli nowego kapitana, pojawiły się już ciekawe teorie, że to Zemo da mu wcześniej czy później te zastrzyki super żołnierza. W ogóle dużo jest mnóstwo z teorii, które dla mnie są idiotyczne i do nich przejdę na końcu, ponieważ moim zdaniem one zakładają, że ten serial zrobi więcej niż on ma prawo zrobić, plus że on ma 12 odcinków, a nie 6. Wraca nas, kochany Zimo, którego odwiedza. Baki przekonuje zresztą Baki sama, że on musi iść sam. Zemo próbuje na nim te hasełka, to, to jak zostało zaprogramowany tymi dziwnymi słowami. Baki zresztą mówi, że to na niego nie działa. Co istotne, tutaj wracają elementy muzyczne. To jest jedna z rzeczy, której nie chcę mówić za każdym razem, ale Henry Jackman, który robił score do zimowego żołnierza i chyba do wojny bohaterów też tam mamy powracające elementy, temat, temat Zimo, temat zimowego żołnierza. Te rzeczy powracają w odcinkach i dla mnie to jest przeurocze, bo te tematy się tak fajnie przewijają. Czasem są mocniejsze, czasem się jeden z drugim łączy. Na przykład zimowy żołnierz łączy się jego temat muzyczny z momentem Zemo, gdy akurat udaje zimowego żołnierza braki w Madriporze. Fajne, małe takie mrugnięcia okiem, ale pokazują, że twórcom zależy, żebyśmy tutaj kumali, żeby pewne emocje kojarzyły się z pewnymi dźwiękami. Tutaj dochodzimy do jednej rzeczy, którą ja będę narzekał, bo mamy ucieczkę Zemo z więzienia. Ucieczka, która jest pokazana troszeczkę tak, trochę za szybko, trochę za łatwo. To jest jeden z największych, no nie wiem, największych zbrodniarzy czasów superhero, który z łatwością przebiera się tutaj. Okej, okay, rozumiem, że mamy pokazane mieć, że Zemo jest naprawdę geniuszem ucieczki, ale z jaką łatwością i był on przygotowany jakby na to, że Baki wróci po niego albo ktokolwiek inny, trzeba oddać. Z jednej strony szacunek, z drugiej strony wolałbym, żeby to było jakoś inaczej zrobione. Może na przykład, żeby Baki albo żeby Falcon interweniował coś w tym rodzaju. W każdym razie jest wyrwany i w tym momencie Zemo wraca. Zemo od razu wywołuje wielką dyskusję pomiędzy Bakiem a Falconem, ponieważ Falcon nie chce tego sam, nie chce przecież współpracować z Zimo. I tutaj od samego początku pojawiają się takie malutkie, ciekawe elementy. Ja nie wiem, czy one są celowo czy nie, ale moim zdaniem, tak, ponieważ Zemo przez cały ten odcinek. Rzuca malutkimi tekstami, malutkimi żartami, które są wymierzone mocno w sama, nie w Bakiego, a w sama. Na przykład daje mu pseudonim Smiling Tiger, e, czyli ma jego udawać w Madriporze. Smiley Tiger w komiksach to był taki naprawdę przydupat, który się słuchał innych. Czyli czyni sama swojego jakiegoś słabietkiego przydupasa, czyli Zemo nim zarządza. Żartuje z tego, że żarcie nie, nie, nie świeże powinno dla nich. I żartuje z tego, że sam był w więzieniu. Wydaje się, że ten element, zresztą nawet jego służący tak spogląda na sama specyficznie. Warto o tym pamiętać, że komiksowy Zemo często miał poczucie wyższości, czasami także rasowej, więc ja. Nie wiem, czy to jest celowe, ale wydaje mi się, że pokazujemy jego arystokratyczne korzenie. Zresztą dowiadujemy się, że Zemo był bogaty i że troszeczkę retkonujemy to, co było w Zimowym Żołnierzu, że on był najlepszym żołnierzem jakiejś tam łubu-dubu, ale tutaj dowiadujemy się, że on był arystokratyczny. Jednym z najważniejszych rodów w Sokowi, dopóki Avengers mu tego nie zniszczyli. Dużo bardziej wolę tę wersję, ponieważ właśnie Zemo komiksowy to jest ziomek, który zawsze czuł się lepszy. Nie dlatego, że był żołnierzem, tylko dlatego właśnie. Nie, że od pokoleń zawsze działał po stronie zła. Jego dziadek to, jego pradziadek tamto. <gryw> Dlatego swoją drogą ta jego skarpeta, którą nosi na głowie, była czymś takim przechodzącym. I swoją drogą ona tutaj wraca. I może nawet w ciekawy sposób wraca, ponieważ widzimy piękny, ogromny grasz cudownych aut, najdroższych na świecie, które zresztą otwiera Zemo i wyciąga tą maskę i chowa ją sobie. Ma tam mnóstwo broni, jest po prostu przygotowany na każdy element e, akcji kolejnej. Ma swojego prywatnego szofera, który sobie prywatnym e, odrzutowcem latają. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jest ważne. Zemo nie jest zły, czy też tam nie jest złoczyńcą, dlatego, ponieważ nie wiem, ktoś mu skrzywdził rodzinę i tak dalej. Ten element zostaje bardzo, ale naprawdę bardzo wyciszony. On jest po prostu faszystą w głowie, albo bardziej hierarchistą społecznym. Tutaj bym powiedział, że arystokratą albo rasowym arystokratą uważa się za lepszego z natury i na pewno lepszego od sama. Jest jeszcze mały isterek w samym więzieniu, gdzie Zemo spotyka Bakiego, ponieważ Baki pyta: Co czytasz? On mówi o Machiavelli. I ja przywróciłem oczami, ponieważ to jest najczęstszy chwyt, którego używa się. O, jestem złoczyńcą, czy tam księcia, księcia tam, e, trzeba postępować bla bla po trupach, to jest bzdurą, bo każdy filozof uwaga, ja podnoszę rękę, ja zresztą też tak uczyłem studentów, że e, to wcale nie jest tak, że Machiavelli najgorszy na świecie. On był jedną z osób, która bardzo mądrze starała się dbać o państwo, że ważne był państwo. Oczywiście on podawał rady dla księcia, ale jest cudowna interpretacja, że to było jedno wielkie, ironiczne e, pisadło i zresztą warto poczytać jego inne powieści. I gdy mamy ujęcie na samą książkę, że to nie jest książę, to ja w tym momencie powiedziałem: o, jesteście mądrzejsi, Marvelu, szanuję. Daliście tam książeczkę, która jest analizą i próbą reinterpretacji właśnie działań Machiavelliego. I ja w tym momencie mówię: o, kurde, mega szanuję, bo to pokazuje coś całkiem innego. To pokazuje um, próby Zemo bardziej, reinterpretacji historii, budowania. Świata na swoją modłę. Zresztą tytuł jest jak właśnie Machiavelli i Leonardo da Vinci chcieli zmienić kształt Florencji, czy też polityczne, polityczny kształt Florencji, a jak wiemy, Machiavelli też był politykiem, który działał, jeździł i tak dalej, więc był praktykiem, zanim został filozofem. Więc jest to naprawdę, przynajmniej dla mnie, fascynująca rzecz, co może być najbardziej fascynująca z punktu widzenia filozoficznego rzecz w tych trzech odcinkach. Gdy nasze chłopaki podróżują swoim odrzutowcem do poru, dostajemy potwierdzenie jednego z Terega, że zeszyci, który widzieliśmy, że ma baki, gdzie on ma te nazwiska ludzi, których skrzywdził, to jest ten sam zeszyci, który miał Steve Rogers kilka lat wcześniej, więc on mu przekazał go. To jest, takie, to jest takie przyjacielskie. takie naprawdę, słuchaj, ja miałem ciężko i to mi pomogło. Masz, zobacz, sobie, ja tu zapisałem rzeczy, które powinienem poznać i tak dalej urocze i to pokazuje jak bardzo Baki jest sentymentalny, ale z drugiej strony e, kapitan wykorzystywał to by nauczyć się nowych rzeczy, czyli przyszłość troszeczkę, żeby rozwijać siebie. Baki wykorzystuje to by naprawiać swoją przeszłość albo by troszeczkę samego siebie maltretować, no bo za każdym otwierasz, widzisz te nazwiska ludzi skrzywdzonych, no to cię to boli. Czyli Baki ma dokładnie odwrotne podejście od, e, od kapitana Ameryki. I oczywiście mamy dyskusję o, o Marwinie Gay. To jest zastanawiające, bo tu wydaje się, że Zimo próbuje po prostu e, taki wbić pomiędzy tam dwójkę taką igłę, a z drugiej strony, może pokazujemy, że właśnie on jest osobą na tyle światową, że czy to Machiavelli, czy to Marvin Gates, cokolwiek, on po prostu wie, wszystko jest takim ultra. On może być sobie rasistą na przykład, albo arystokratycznym faszystą, ale on będzie szanował wielkich artystów e, czarnych. Dziwna ta dyskusja jest. Ale przecudownie napisana. Loves Marvin Gaye. Like Gay. Gay. Docieramy jednak do Madriporu. Madrypor to jest takie państwo, miasto, złoczyńców, bezprawia. I tutaj też tak jest pokazane, gdzieś tam w okolicach Indonezji. Tam musimy przyjąć pewne pseudonimy I Zemo tam pokazuje w tym swoim pięknym e, płaszczu, który potem jeszcze lepiej zadziała. I szukamy Power Brokera. Niestety nie znajdujemy Power Brokera, ale dostajemy jeden fajny element, ponieważ e, mamy możliwość walki zimowego żołnierza. I zimowy żołnierz musi Pokazać, o, napierdzielam ludzi, i warto zauważyć, co robi w tym momencie zimo. Zimo nawet jednego złoczyńcę popycha. Dlaczego popycha? Ponieważ prawdopodobnie chce nakręcać tą nienawiść w Bakim, albo testuje go. Dla mnie wyraźnie w tym odcinku widać, że Zemo cały czas ma jakieś inne plany, jakieś inne pomysły, i on niby udaje bardzo miłego, bardzo e, układnego, ale tak naprawdę ciągle coś kombinuje. I trafiają do postaci, która ma im pomóc znaleźć kogokolwiek, kto zajmował się tworzeniem serem Super żołnierza. Ta osoba to jest nazwisko, które gdzieś tam się w komiksach przejawia. Moim zdaniem nie ma tu żadnego e, połączenia, ale nagle ta osoba zostaje zamordowana przez kogoś. Teraz się dowiemy przez kogo, ale dostają wcześniej e, nazwisko. I ta osoba, która zamordowała, która pomaga potem naszym, e, naszym zimowym żołnierzom i Bakim i wszyscy, całej naszej ekipie, naszym trzem muszkieterom, ja bym powiedział, okazuje się, że to Sharon. I Sharon, po pierwsze, obserwowała ich, od kiedy oni dotarli, po drugie okazuje się strasznie cyniczna. Ona od razu mówi, o, super bohaterstwo to bullshit, uhuhu. Handluje obrazami, które są oryginalne, a wszystkie piracone wersje są gdzieś tam w Luwrach i tak dalej. Wiesz, ona jest tak, le pokazuje, że to, co prawdziwe, my myślimy, że jest prawdziwe, to jest wszystko łuda. Te obrazy, które my obserwujemy w Luwrze, to są tylko wydmuszki. Czyli taki kapitan Amerykanowy, to jest tylko wydmuszka, a tak naprawdę to jest wszystko na usługach bogatych gangsterów i tak dalej. To jest ciekawa zmiana, ale jeżeli chodzi o te kilka lat, trzeba zwrócić uwagę, no nikt jej nie uratował, nikt jej nie pomógł. Plus przeżyła blip, musiała sobie radzić przez te jest będzie z 9 lat, gdzie ona naprawdę musiała walczyć o przetrwanie i tylko w tym miejscu mogła sobie e, żyć. Ale niekoniecznie, ale do tego za sekundę przejdę, bo mam swoją teorię oczywiście. Udało się zatem naszej trójce zdobyć nazwisko dr Wilfred Nagel. I tu jest ważny easter egg, ponieważ to jest ten sam facet z komiksu Ameryka Red, White and Black, gdzie właśnie um, to jest facet, który eksperymentował na czarnych, żeby sobie e, stworzyć nowe serum superżołnierza, a oni tego nawet nie wiedzieli, czyli on był takim troszeczkę doktorem Mengele w komiksach Marvela. Tylko tam właściwie zaistniał, więc tu jest taka nowa wersja. Nie dostajemy za dużo e, wytłumaczenia co dokładnie się e, dzieje. Wiemy za to, on chwali się tym, że zrobił no Nową, czystszą wersję. Przyznaje, że dostał jakieś materiały z Ameryki, że współpracował z Hydrą, a potem zniknął. I że gdyby nie blip, to prawdopodobnie dużo wcześniej zrobiłby, e, zrobiłby swoje serum. Ten wątek trochę mi się nie podoba, ponieważ jedną z fajnych rzeczy w komiksach jest to, że to serum prawie nigdy nie zostało zreprodukowane i jeżeli cokolwiek nowego wychodzi, to jest jakieś zmienione, jakieś chore, jakieś zmutowane, żeby kapital Ameryka był jednak wyjątkowy. Tu Marvel idzie trochę w inną stronę, Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może dr Wilhelm kłamie po prostu, mówi, że to jest super i tak dalej, a tak naprawdę są jakieś efekty uboczne, może ludziom odpierdziela czy cokolwiek. Zobaczymy, na razie ja niekoniecznie jestem tego fanem, ale tutaj Zemo pokazuje po raz kolejny swoje pazurki, ponieważ chodzi sobie ładnie, cichutko, jestem grzeczniutki, chodzę po całym budyneczku i nagle, haha, znalazłem broń i zabija po prostu naszego doktora. No! Do? Tu się pojawiają dwie rzeczy. Zemo wcześniej przyznaje, że on mordował i łapał wszystkich odpowiedzialnych za to, więc pytanie: dlaczego nie złapał e, doktora Wilhelma? E, po drugie, czy Zemo chciał uniknąć, żeby ten doktor coś powiedział więcej? Bo wciąż zadawano mu pytania, więc może coś by zdradził, czego Zemo nie chciał, żeby wyszło na jaw, a on sam o tym wiedział. Zatem nasza trójka muszkieterów musi uciekać, bo zabito nagle cały Madrypoli ściga, ponieważ zabili tą babkę jakąś tam, więc oni muszą uciekać. W tym momencie teoretycznie znika zimo, ale wraca w pięknym płaszczu z takim białym futerkiem, bardzo podobne do komiksów i w tej swojej masce. Tutaj założył ją dlatego, bo nie chciał, żeby ludzie łączyli go z mordowaniem? Nie wiemy. Ale główną robotę, w ogóle przez całą walkę i ratowanie, robi Sharon Carter, która naprawdę kopie dupę, ma przepiękne kilka dobrze zrobionych scen walki i ładnie zrobionej choreografii. Zabija bez problemu i strzela i tak dalej. I z jednej strony się: ma, O kurczę, ale ona ratuje, jak fajnie, ale. Kończy się oni uciekają, dobrze, udaje nam się uciekać. Zemo podjeżdża super. Oczywiście, Zemo musi znaleźć jakieś genialne, drogie auto i sam musi usiąść z tyłu, a Bucky mu nie przesunie fotelu. Czyli mamy nawiązanie do Civil War'a, ale chwilę potem nagle okazuje się, że jak, jak gdyby nigdy nic Sharon, jakaś pani, która jest jej kierowcą, mówi: Kurczę, mamy problemy i musimy się nim zająć. I w tym momencie jest tak. Pierwsza teoria. pracuje dla Power Brokera, który się tutaj nie pojawił. Druga teoria. Ona jest powerbrokerem. Trzecia teoria: pracuje dla kogoś wewnętrznego i tak naprawdę przez te wszystkie lata ona rozpracowywała te gangi czy też te elementy i na przykład największych złoczyńców doprowadzała do na sprawiedliwości, albo po prostu zabijała, eliminowała ich. Ja bardzo lubię wersję trzecią, ponieważ wiecie, jak wiecie, ja kocham Nika Fury'ego, więc ja kocham, że Sharon Carter pracuje dla Nika Fury'ego i Nick Fury wie wszystko o wszystkim, to jest w ogóle ziomek, który jest taką ośmiornicą, ma swoje macki, taką hydrą trochę i wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy pracują dla niego, a on żyje sobie w tym kosmosie, Uha, jest takim królem, geniuszem. Oczywiście, jeżeli mam podejść realistycznie, to jest najmniejsza szansa. Moim zdaniem ona tutaj pracuje chyba dla Power Brokera, aczkolwiek wydaje mi się, że współpraca dla jakiejś tajnej agencji i pracowanie pod przykrywką to jest ciekawa alternatywa, szczególnie jeżeli chcemy zrobić to, co Marvel w kilku wywiadach tak zasugerował, szczególnie Kevin Feige, że będziemy rozbudowywać ten świat taki tutaj na ziemi, czyli że będzie więcej intryg politycznych, więcej właśnie takiego e, sam ma się zmienić, Baki ma mieć większą rolę. Jeżeli faktycznie mam mieć tę stronę, no to fajnie by było próbować trochę ostrzej polecieć. Zauważcie zresztą, że to jest najdoroślejszy serial Marvela, chyba plus 16, więc o to im chodzi, że tutaj możemy pozabijać, tu możemy przeklinać, tu może krew się lać, więc może tutaj być więcej zdrad. Ale warto zaznaczyć, że mm, moim zdaniem prawdopodobnie nie może to być nic dużego. Czyli nikt Fury się nie pojawi, nie pojawi się żaden inny wielki złoczyńca. Musimy uczyć się tym, co nas nauczyła Wanda, e, i Vision. Nie oszukujmy się. Jeżeli się pojawi jakaś postać, to ona będzie bardziej wprowadzona, żeby w przyszłym serialu, w przyszłym filmie mogła zagrać większą rolę. Zatem odcinek kończy się. Zamu uwolniony. Sharon ma jakieś mieszane, dziwaczne rzeczy. Nasz, e, nasz John Walker jest gnojem, kapitanem, a oni lecą gdzieś na Europę, taką naszą, trochę pewnie gdzieś blisko Polski sobie lecą, i nagle Bucky zauważa. Beats. I w tym momencie wiemy o co chodzi, ponieważ pamiętamy z Black Panthera, że non-stop śledzono, co robi klo. Skoro tak, to oni też wiedzieli, mają pewnie non-stop podgląd tych wszystkich ludzi, którzy skrzywdzili Łokandę. Więc nie dziwota, że facetur odpowiada za śmierć Tyczaki. Jak tylko wyrwał się z więzienia, no to od razu to możemy go sobie ham hapnąć i do Łokandy do i albo zamordować, albo w tamtym więzieniu osądzić. Dzień Zatem pojawia się Ajo, Dora Millerzy, jedna z tych najlepszych i to nam pokazuje, że będziemy mieli więcej akcji właśnie z Dora Larze. Może pojawi się ich więcej. Ja bym, o Jezus, Maria, ja bym chciał, żeby pojawiła się e, okoje, żebyśmy mieli walkę. Pytanie, czy uda się bakiemu przekonać Ajo, żeby zostawiła ze albo żeby dała mu czas. To jest cudowne, ponieważ mamy za sobą pół serialu, a my za cholerę nie wiemy, o co chodzi. W, w zwiastunach mieliśmy to, że Falkon rzuca tarczą, że, że rzuca tarczą baki, a tutaj. Jesteśmy bardzo daleko od tego. Nie wiem, skąd ta tarcza się będzie. Chyba że, uwaga, uwaga, chyba że nową tarczę dostanie sam właśnie od, e, od Czarnej Pantery. Może to będzie nowa, którą mu sprezentuje. Cholera wie. Na ten moment jednak Szukamy Power Brokera, nie wiemy dla kogo, e, dla kogo pracuje Sharon, nie wiemy tak naprawdę dlaczego John Walker tak bardzo chce znaleźć to serum. Za to na koniec jeszcze widzimy, że nasza dziewczyna, która jest z maszerkami, przechodzą kolejną granicę, tym razem mordują ludzi po tym, jak, jak okradli bank, gdzie było żarcie. Prawda? Argument jest taki, że oni chowali to żarcie, a przecież ludzie umierają, ludzie są głodni, ale tak naprawdę nie wiemy tego. Widzimy po każdym razie, że tak jak najpierw to była kradzież szczepionek i przy okazji serum super żołnierza, tak potem yy, potem przechodzimy już w kradzież jedzenia i mordowanie ludzi, ponieważ cel uświęca środek. Fajnie się to wszystko domyka, ale dla mnie na ten moment jesteśmy mocno skonfundowani. Jeżeli chodzi o teorię kolejne, o których miałem mówić, to pół internetu krzyczy Armin Zola. Kocham Zolę, chciałbym, żeby wrócił, chciałbym, żeby on miał jakąś tam rolę. Niekoniecznie w to wierzę. Bardziej wierzę w Nicka Fiurego. Nie wiem czemu, szczerze powiedziawszy, chociaż warto tutaj podkreślić, że Marvel chce powolutku rozbudowywać światek seriali, czyli to połączenie, czyli jeżeli zagram w serialu w jednym sezonie Falcona, no to zagram sobie potem w drugim, który będzie się nazywał Armin Zola uderza, cokolwiek, wiecie, więc ci aktorzy będą się wymieniać, trochę jak w Netflixie, ale prawdopodobnie lepiej zarządzany, więc jest argument, żeby Zola się pojawił. Ja go nie widzę jako osobę zarządzającą powerbrokerem, który trzęsie Madriponem. To jest bardziej osoba, która byłaby gdzieś z tyłu, gdzieś w ciszy albo próbowała odtworzyć, odtworzyć Hydrę. Zresztą, jeżeli byśmy chcieli ładnie zakończyć ten serial i Zemo będzie odbudowywał Hydrę na samym końcu, ja jestem jak najbardziej, jak najbardziej za. Na ten moment jednak, uwaga, uwaga, ja, który kochałem Mephisto i szukałem Mephisto, mówię, że nie ma szans na żadne duże cameo. Praktycznie nikogo nie ma, co się spodziewać. Największe szanse z mojej perspektywy to może okoje na odcinek, ale też bardzo w to wątpię. A nie, przepraszam bardzo, zapomniałem o jeszcze jednym teorii ISTEREGU, ponieważ. właśnie dwóch, które są e, pokazywane. Jedno, która może długoterminowo ma sens. Uwaga, uwaga, dowiadujemy się, że Sokowia została zmazana z mapy. Nie ma już Sokowi, rozkradli ją sąsiedzi. Ona jest w wschodniej Europie. Kto może być prawdopodobnym sąsiadem Sokowi? Prawdopodobnie będzie to Latweria, gdzie rządzi doktor Dum. Czy to znaczy, że wprowadzamy Duma w tym serialu? Nie. Czy to znaczy, że wprowadzamy Latwerię? Dużo bardziej prawdopodobne, że może się pojawi jakieś słowo, ale. Raczej jeszcze nie. Zaznaczamy, żeby potem dwa lata później do tego odnieść. Druga, jeszcze głupsza teoria jest taka, że skoro w Madriporze najczęściej są X-Meni, mnóstwo mutantów, na przykład przesiadywał tam Wolverine, to może tam któryś się pojawi jako taki Easter egg, a my potem go zobaczymy już naprawdę. e, -e. Nie, naprawdę nie ma opcji. Obniżajmy swoje oczekiwania. Nie zobaczymy też cameo prawdziwego kapitana Ameryki we flashbacku, i to będzie Steve. Ewentualnie Max, który możemy dostać, to kolejny raz usłyszymy głos Steve'a Rogersa. Tyle zatem z mojej strony. Czekam na waszej steregi, które wy wyłapaliście, a ja przeoczyłem. Oczywiście nie zapomnijmy, że dzisiejszy odcinek sponsorował Baron Zemo, który tańczył z nami i my tańczymy razem z nim.